Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować polskie wydanie znakomitej locji, znakomitego wydawnictwa Imrej, wydane w języku polskim przez wydawnictwo Nautica, mianowicie Locja Chorwacji dla żeglarzy. Bardzo fajna książka. Co w niej jest takiego fajnego? Przede wszystkim zawiera bardzo dużo informacji ogólnych o morzu, o radiostacjach brzegowych, o rezerwatach, o sposobie cumowania, o pogodzie, nawet o niebezpiecznych zwierzętach. Każdy port jest opisany dość dobrze, łącznie ze zdjęciami. No i fajnie się w niej wyszukuje, ponieważ Chorwacja jest podzielona na regiony. Te regiony, jak się tu przyjrzycie, są zaznaczone kolorami na grzbiecie, w miarę łatwo się wyszukuje. I mamy najpierw ogólną mapkę danego regionu, a potem sobie możemy przerzucić, mamy rozpisane porty i zatoki, na której są stronie, co w danym porcie, w danej zatoce możemy znaleźć. Bardzo fajnie, sympatycznie się w tym szuka. No i potem możemy sobie albo po numerze strony, albo przeglądając kartka po kartce, możemy sobie znaleźć tą interesujący nas port czy zatokę. Region jest opisany po lewej stronie, na lewej stronie akurat jak się nazywa, a konkretne co tutaj się znajduje, na której wyspie jesteśmy, jest po prawej stronie. Jeżeli ktoś z Was korzystał z innych wydawnictw Imreja, no to bardzo łatwo mu będzie się szukało. Jeżeli ktoś tego wcześniej nie robił, chwileczkę będzie trzeba się przyzwyczaić, ale to nie jest jakiś duży problem. Natomiast tak, troszeczkę mam zastrzeżenia, aczkolwiek nieduże, do aktualności tego wydawnictwa, gdyż no jest troszeczkę nieaktualnych rzeczy. Aktualność tego jest z początku 2020 roku. Ja bym się tego specjalnie tak bardzo nie czepiał, dlatego że pewnie po prostu nie ma nowej aktualizacji Imrej. To nie jest tutaj absolutnie wina wydawnictwa Nautica, które pozdrawiam. Jeżeli będzie nowe wydanie uaktualnione Imreja, zapewne wydawnictwo Nautica wyda aktualną locję, ale ja bym się tego tak bardzo nie czepiał, dlatego że na jachcie czarterowym standardowo czasami mamy wydawnictwa o znacznie mniejszej aktualności, więc tutaj bym się tego nie czepiał. Coś, na co ja zwróciłem uwagę, na przykład są bardzo fajne rysunki pokazujące sposób cumowania, że możemy cumować sobie kotwicą i że z rufy ma iść cuma do brzegu. To bardzo intuicyjnie jest pokazane i wiemy już, w jaki sposób cumować. Natomiast drobne zastrzeżenia mam co do właśnie tych rysunków, planów, chociażby port Tribuni w porcie miejskim jest ilustracja, jakoby patrząc po samej ilustracji, że musimy rzucić kotwicę i dopiero trzeba spojrzeć na opis i w opisie wyraźnie jest opisane, że tam są mooringi, tak? Ale na przykład, no to może być mylące, na to musicie zwrócić uwagę. To też nie jest jakiś duży problem, bo trzeba czytać. Te opisy są po polsku, więc nie ma problemu. Ale już na przykład w porcie Milna jest wyraźnie zaznaczone mooringi, nie ma tej kotwicy. Także tutaj uważajcie na te rysunki. Na przykład w porcie Ishveli, zarówno tam, gdzie są mooringi, jak i gdzie są kotwice z dziobu, no jest tak samo to oznaczone. W opisie nie jest to tutaj opisane. Jest, że mamy stosować się do poleceń obsługi mariny, więc po prostu możemy się troszeczkę zdziwić. Bądźmy więc przygotowani, że sposób cumowania może być troszeczkę inny niż pokazany na obrazkach, ale to naprawdę nie jest duży problem, z tym sobie można śmiało poradzić. Jest bardzo dużo opisów w każdym porcie, może nie w każdym, ale są opisane udogodnienia, jakiś rys historyczny danego miasta, więc jest, że tak powiem, całkiem spoko. Polecam. Jedyna wada, no to słuchajcie, to jest kawał książki, jest ciężka. Gdybym się wybierał do Chorwacji samolotem, no to zastanowiłbym się, czy brać ją w bagażu podręcznym, bo to naprawdę książka
waży, ale świetna na prezent, świetna do planowania wcześniej rejsu. No a wielu z nas do Chorwacji jeździ swoim transportem, samochodem, więc tutaj waga nie powinna stanowić problemu. Przewodnik kosztuje 129 zł. Gdzie go kupić? Link w opisie. Polecam dużo, dużo bardzo przydatnych nam informacji. To wszystko w dzisiejszym materiale. Jeżeli się podobał, zapraszam do komentowania. Chętnie odpowiedzi będę udzielał w komentarzach. Jeszcze raz, gdzie kupić locję? Link w opisie. Cześć!